Dzień dobry, Janusze. Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem, każdego z osobna na kolejnym, mam nadzieję, jakże czcigodnym i wspaniałym materiale serii Zagrajmy w Dirt Rally 2.0. Przypominam jeszcze raz założenia owej podseryjki, będzie ona piekielnie króciutka. Prawdopodobnie będzie to jedna z najkrótszych serii na całym moim kanale, w historii mojej twórczości na YouTube, prawdę mówiąc na dwóch kanałach, dlatego że nie do końca jest ona dostosowana do gry na klawiaturze i myszce, a ja też nie do końca jestem zaznajomiony w 100% symulacjach, takich naprawdę na miliard procent możliwości, prawda? Ale i tak bawię się przednio. Na poprzednim materiale rozegrałem sobie dwa wyścigi oldschoolowymi, najsłabszymi klasami pojazdów. Dzisiaj chciałbym już troszeczkę trudniej tutaj zagrać na nosie tytułu, można powiedzieć. Mogę tak chyba powiedzieć, czemu nie? Wszystko mogę, to jest mój kanał. Dzisiaj zaczniemy od Australii. Zawsze strasznie uwielbiałem Australię w takich grach. Bardzo różnorodne pejzaże, wiecie, tutaj ta czerwona ziemia, tutaj jakieś dżungle, tutaj stepy. Zawsze strasznie mnie to rajcowało. Zresztą ogólnie, powiedzmy sobie szczerze, że różnorodność w tym podobnych tytułach zawsze strasznie mnie podniecała. Zarówno tras, jak i pojazdów. Czemu? Bo dawniej tego nie było. Ja pamiętam te czasy, kiedy no najbardziej byłem zaznajomiony z podobnymi tytułami. Wiecie, co zrobimy? Nie wiecie, ale ja wam zaraz powiem, bo pojedziemy naprawdę na hardcora, mianowicie H1, ok, ale zrobimy teraz noc, dokładnie. Twórcy gry czytają w moich myślach. Chciałem teraz spróbować w nocy i tak też właśnie uczynimy. Potwierdź. Rozpocznij. Teraz Mini Coopera weźmiemy, bo do tej pory w ogóle nim nie grałem, a wypadałoby jednak pokazać taką klasykę gatunku, prawda? To już jest swego rodzaju symbol podobnych rajdów terenowych, więc myślę, że głupio byłoby z tego nie skorzystać. No najbardziej klasyczne dla niego jest jednak czerwone malowanie, wiadomo. Ale czy iść w taką sztampę, czy może... To też mi się bardzo podoba, fajne jest. No dobra, i tak za wiele nie będę widział, będę jechał nocą, więc powiedzmy, że wybiorę sobie czerwone barwy. Biało-czerwonym, bo biały jest dach. Dobra, jedziemy, dziadne herbatki, wasze zdrowiem! Ja najwięcej w gry rajdowe grałem, tak powiedzmy, do 12 roku życia, w moim życiu prywatnym. I powiem wam szczerze, no chyba tak, chyba nie przesadzam, do 12 roku życia, tak mniej więcej by to wyglądało. Powiem wam szczerze, w tamtych czasach naprawdę różnorodność była słaba w grach wyścigowych, rajdowych tym bardziej. Zresztą w ogóle gier było mało, nie było takiej różnorodności przekroju, bogatego przekroju tytułów jak dzisiaj. I to jest troszeczkę takie postrzeganie gier komputerowych poprzez pryzmat starego, stetryczałego dziada, prawda, że czegoś brakowało za młodu, to już sobie zakodowali, że to jest fajne. To tak samo jak z Energikiem. Energik na przykład za młodu, on jest troszeczkę starszy ode mnie, nawet nie troszeczkę, i on na przykład, wyobraźcie sobie, za czasów dzieciaka strasznie lubił cutscenki, bo ich w ogóle nie było w grach. I tak sobie zakodował, że to jest tak fajne, że w dzisiejszych czasach doszukuje się tych cutscenek w każdej grze, prawda? Ja troszeczkę podobnie, jeżeli chodzi o różnorodność. Za czasów, kiedy ja byłem mały, ta różnorodność była strasznie słaba i naprawdę jej nie było. I powiedzmy sobie szczerze, że w momencie, kiedy graliście w grę rajdową, to wyglądało po prostu tak, że o kurde, nocą to będzie ciężkie. Ale nie chodzi mi o to, żeby tam, wiecie, pierwsze miejsce zająć. Chodzi mi o to, żeby dojechać do mety. Nie będę tam płakał, jak będę miał ostatnią pozycję. Ważne, żeby w ogóle dojechać do mety. To jest taka walka z własną słabością, a nie z graczami. Coś w ten deseń. A jak jest noc, to mogę wylądować na drzewie, więc trzeba być podwójnie ostrożnym. Tak czy inaczej, kontynuując, w dawnych czasach, kiedy ja byłem mały, to pamiętam, że jak była gra wyścigowa, to ona zazwyczaj miała po prostu ścianę lasu z lewej, ścianę lasu z prawej, zieloną teksturę, albo ewentualnie trochę błotnistą, brązową teksturę pod kołami i tyle. Na tym kończyła się różnorodność, a różnica pomiędzy jakimś krajem albo innym krajem, załóżmy różnica pomiędzy trasą w Wielkiej Brytanii a trasą w Hiszpanii, polegała w znacznej mierze na tym, że po prostu jedna trasa miała brązową teksturę, a druga troszeczkę bardziej zieloną teksturę, prawda? Więc no, na tym się to wszystko opierało, na różnicy w teksturze. O kurde, to są twarde słupki, zauważyłem, to już będę teraz wiedział. W sumie to jest taki troszeczkę taka zmyłka, powiedziałbym,
Z tego prostego powodu, że w grach komputerowych bardzo często gry już nas przyzwyczaiły do tego, że takie słupki jest bardzo łatwo ściąć. Że one padają praktycznie bez najmniejszej trudności, bo to jest tylko słupek i bardzo łatwo go można położyć. Natomiast pamiętajmy o tym, że te słupki, no wiecie, to nie jest z dykty. Więc jednak w realnym świecie troszeczkę mogłoby to trudności pojazdowi sprawić, prawda? W dzisiejszych czasach jeszcze takie słupki robi się z plastiku, więc powiedzmy, że to też takie ciężkie nie jest, jak samochód jest rozpędzony, ale mimo wszystko to jest twardy plastik, więc myślę, że też takie zahamowanie naszego pojazdu byłoby inwazyjne. Dobra, zrobimy coś niemożliwego i spróbujemy pojechać chwilę tak. Będzie ciężko, ale ma być ciężko, halo hej. Nie jestem tutaj po to, żeby było łatwo. Jestem tutaj właśnie dlatego, że jest trudno. Prawie zacytowałem Kennedy'ego. Można powiedzieć, sparafrazowałem jego słowa. On się tam wypowiadał kiedyś o wyścigu kosmicznym, o tym, że Amerykanie polecą na Księżyc nie dlatego, że jest to łatwe, ale właśnie dlatego, że jest to trudne. A my potrafimy. W sumie przemówienie mądre. O ty kurde! Nawet nie wiem, co się stało. Znaczy, jakaś taka hopka musiała być. Dobra, czekaj. Nie. Muszę jednak z tą kamerą, bo... Z kamerą od środka to jest ciężko. W ogóle taka kamera jeszcze ciekawa. Dobra, spróbuję jeszcze chwilę, nie? Żeby nie było, że od razu miękki w majciusiach się poddał. Nie, ja mam twarde majciusie. Krochmalone. Ale ja pieprzę, farmazony, kocopoły straszne czasami, naprawdę. Ale może wam się to chociaż trochę podoba, no nic. Dobra, jedziemy dalej. No i powiem wam szczerze, za czasów dzieciństwa naprawdę mi tej różnorodności w grach strasznie mocno brakowało. Pierwszą taką grą rajdową, którą wspominam jako naprawdę prawdziwie różnorodną i zróżnicowaną. O kurde. Aż mnie przymierać. Aha! Chyba nie. Słuchajcie, ludziska. Spróbowałem się w nocy. Było ciekawie. Natomiast wyjdę do głównego menu. Wiem, jak noc wygląda. Okej, przekonałem się. Przekonałem się również o tym, że jak się zbije reflektor w nocy, to zaskakujące, nic nie widać, prawda? Któż się tego mógł spodziewać? Szok i niedowierzanie. Teraz włączę sobie coś innego. To znaczy, mogłem się ścigać cały czas tą nocą, mogłem tamten wyścig od nowa włączyć, ale mimo wszystko ja jednak preferuję dzień. Zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że chcę wam pokazać tego Mini Coopera. Albo z innej perspektywy spróbuję, ludziska. W deszczu za dnia. O, to dopiero będzie hardkorowa. Tak się spróbujemy. Dobra. Nocą by się dało, ludziska. Tylko, że nocą to wy nie za wiele widzicie. Spróbuję jeszcze jeden wyścig przejść nocą, zanim zakończę. Przepraszam. Zanim zakończę całą serię. Natomiast, no, na razie. Ja lubię oglądać Australię po prostu. Dlatego chciałem włączyć ją za wszelką cenę normalną. Tak więc być może taka stetryczałość dziada przeze mnie przemawia w zakresie tej różnorodności w grach, ale zawsze to strasznie lubiłem. W tej grze na przykład w ogóle nie ma rajdów zimą, wyobraźcie sobie, ale można to kupić DLC, gdzie jest cała Skandynawia i właśnie takie rajdy zimowe, Kanada i tak dalej. Więc tych DLC jest od chuna i trochę, a każde coś fajnego daje. Jeżeli ktoś by był takim wyjadaczem, no ja takie filmiki widziałem na YouTube, że ludzie naprawdę na tych specjalistycznych kierownicach jadą i co do milimetra potrafią po prostu przejechać idealnie w deszczu nocą z kamery od środka na kierownicy, na pełnej, za przeproszeniem, nie wiem, piździe przejechać bez najmniejszego błędu. No ale ja takim wyjadaczem nie jestem, to nie jest mój poziom. Ale spróbujemy, jak to jest za dnia w deszczu. No dobra, już widzę, że jest ciężko, bo po pierwsze oślepia mnie słońce, po drugie jest bardzo ślisko, po trzecie krople nie ułatwiają mi na ekranie, a po czwarte, no trochę niesterownie jest. Ale się asfalt mieni, kurde, za dawnych czasów to by straszne wrażenie na mnie robiło. Pamiętam pierwszą grą, która miała taki mieniący się asfalt, która zrobiła ogromne, piorunujące wrażenie na mnie z tej perspektywy. No bo do tej pory czegoś takiego nie było, wiecie, dzisiaj to traktujemy jako normalne, to nikt się tam nie podnieca, nie zachwyca nad takimi rzeczami w grach komputerowych, to jest norma. Ale kiedyś to wszystko było osiągnięciem i pamiętam pierwszą taką grą, która miała szklący się po burzy asfalt, był Need for Speed Underground.
I powiem wam szczerze, jak ja to po raz pierwszy zobaczyłem, ja byłem totalnie pozamiatany, ja naprawdę nie wiedziałem. Kopara mi opadła totalnie, ja byłem zachłyśnięty tą grą. Właśnie jej refleksami światła spowodowanymi mokrą nawierzchnią. To był sztos, to po prostu niesłychana rzecz. Dobra, o, widzę długa trasa. Kurde, zagapiłem się na mapę. Jezu Chryste, czemu ja to zrobiłem? Dobra, jedziemy, trudno, damy radę. Nie no, totalnie się zagapiłem na mapę. Znaczy, tfu, co ja mówię na mapę, tu nie ma mapy. Ale wiecie, na ten pasek po lewej, że ile jest po prostu checkpointów tutaj, że długa trasa, nie? Na to się zagapiłem. A to jednak nie można, to było głupie. Dobra, spróbujemy się z chaosem wojny. O kurde, to tutaj, no to tutaj w deszczu to jest w ogóle już hardkorowa. Naprawdę mało widać. Krople cały czas przeszkadzają. Jadźcie, panie! To jest naprawdę przerypane, słuchajcie. Przesrane. Ale smaczek jest, ja jednak lubię takie gry rajdowe. Powiem wam szczerze, przez całe moje późne, takie dojrzalsze życie, jako że już w te rajdówki nie grałem, bo tak jak wam mówiłem, moja główna przygoda z grami rajdowymi zakończyła się mniej więcej w 12 roku życia. Jeszcze jakieś pojedyncze osłony potem się pojawiały, ale przedtem to była kawalkada. Przedtem to polegało na tym, że takich gier było strasznie dużo i cały czas po prostu ciupałem tylko w nie. I powiem wam szczerze, w dorosłym życiu byłem święcie przekonany, że już nie gram w takie gry, bo ja w nie grałem za dzieciaka z uwagi na to, że był mniejszy wybór gier i po prostu musiałem w nie grać, no bo nie było alternatywy. Natomiast powiem wam szczerze, myliłem się, ja po prostu lubię takie gry i naprawdę gra wyścigowa, a gra rajdowa to jest jednak trochę co innego i taka Forza Horizon nigdy mi nie zastąpi takiego Colina McRae'a, czegoś w tym stylu. To są po prostu fajne realia i zupełnie inne z perspektywy... Wow, nadrobiłem! Kurde, ja jestem... O, słuchajcie, jeszcze walczymy o pole position, to nie ma to tamto! To się jeszcze da ogarnąć, tylko muszę dobrze słuchać pilota i się skupić na jeździe i może będziemy na dobrej pozycji, kto wie. Ale hardkorówę sobie wybrałem konkretną, no wiecie co, w deszczu taka trasa nie jest łatwo. Dobra, też te kałuże na ziemi mi się strasznie podobają, takie detale, to jest coś fajnego. Natomiast kontynuując ludziska, mój wywód. Pierwszą taką grą, która miała naprawdę zróżnicowane trasy w moim życiu, jaką grałem, był Colin McRae 2.0. To miało miejsce w roku 2000 i wtedy miałem 10 lat. I powiem wam szczerze, ta gra mnie totalnie pozamiatała. Colinek pokazał, że gry rajdowe potrafią być ekstremalnie zróżnicowane. Niby tam wcześniej już jakaś różnorodność się pojawiała, ale nie taka. W Colinie właśnie po raz pierwszy zobaczyłem rajdy typowo zimowe. W Colinie była ta słynna Australia, było UK, były miasta włoskie, zupełnie inne oświetlenie, zupełnie inny charakter tekstur, miał każdy typ tras w każdym kraju. Najbardziej uwielbiałem Australię i powiem wam szczerze, jazda Fordem Focusem albo starą Toyotą Corollą z 95 roku, tym klasycznym żabojadem, którym też w realnym świecie kiedyś jeździłem, przecież to był mój pierwszy samochód w życiu, tylko że czterodrzwiowy, ale też ze spoilerem, troszeczkę taki sznyt sportowy powiedzmy miał. To ludziska, taka jazda po Australii zostanie mi w głowie do końca moich dni, bo no to były czasy mojego dzieciństwa, ja to strasznie miło wspominam, to takie po prostu okulary nostalgii, różowe okulary, tak postrzegam tamte czasy, tamte gry. Oczywiście nie uważam, żeby były bez wad, bo one miały strasznie dużo wad, ale po prostu ja pamiętam tą radość, kiedy widziałem kolejną grę, która miała jakieś future'y, jakieś nowe wynalazki, których do tej pory nie było. Wynalazki były najróżniejsze, czasami to była kwestia kolizji i zniszczeń pojazdu, czasami to była kwestia jakichś odblasków światła, czasami to była kwestia refleksów, na przykład jakichś efektów cząsteczkowych. To były śmieszne czasy, bo każda gra powodowała, że widzę coś po raz pierwszy, coś czego do tej pory nie było. Teraz myślę, że młodzież oczywiście ma fajniej, dlatego że w dzisiejszych czasach gier jest tyle i tak pięknie wyglądają, że to jest jawne Eldorado. Jeżeli ktoś jest młody w dzisiejszych czasach, no to po prostu, no cud miód. Kurde, otwiera, pięć lewy. Cud miód, ale z drugiej strony powiem wam szczerze, przewaga moich czasów dzieciństwa była taka, że właśnie każda nowa gra była mnie w stanie zachłysnąć z perspektywy graficznej, bo właśnie każda prezentowała coś po raz pierwszy i to był taki mindfuck, taka eksplozja umysłu. Dzisiaj no wystarczy, że odpalisz jedną grę rajdową i już widziałeś wszystko, no bo
już ta gra rajdowa ma wszystkie możliwe efekty, jakie mogą być, więc już nie ma tego wieloletniego procesu ekscytacji grafiką, który towarzyszył mi za czasów dzieciństwa. No teraz, tak jak wam mówiłem, niedawno ogrywałem Dirta 3, gra była bardzo ładna. Teraz ogrywam Dirta, nie pamiętam z którego roku był Dirt 3, chyba 2016. Teraz ogrywam grę z 2019. Obydwie gry są ładne. Po prostu, no tamta miała delikatnie mniej poligonów i to wszystko, bo tak to się niczym nie różnią, więc to już nie jest to, co kiedyś z tej konkretnej perspektywy. Ale to, co mi się strasznie podoba w dzisiejszych grach wyścigowych, czego dawniej w ogóle nie było, zarówno rajdowych, jak i... O kurde, za wielka prędkość! O, źle bardzo. No i co mam teraz zrobić? F2. Przytrzymuję F2, proszę. Ile? Tyle mam czekać? Posrało was? No przecież to jest przesrane. To już w ogóle nie ma szans na żadną pozycję. Kurde, to... Ja nie wiedziałem, że to respi dopiero po 30 sekundach. No przerypane. Dajcie spokój. O, okej, zdycha mi auto. Coś jest nie tak z silnikiem, coś się spierdaczyło. Znaczy, zaliczyłem bezpośrednią kolizję z drzewem, więc no... nie dziwi mnie to, żeby nie było. Ale coś z silnikiem jest mocno nie tak, czuję to. Coś jest nie tak. Widzicie, no wystarczy jeden zakręt, gdzie wejdziecie ze zbyt wielką prędkością. I to jest... potem już nie do opanowania, no ale w realnym świecie też tak jest. No na zakręcie już potem, wiecie, budzicie się z ręką w majciusiach. Ja miałem ten error w głowie, kiedy jechałem motocyklem z prędkością 140 km na godzinę i w pewnym momencie na trasie w Katowicach się zorientowałem, że to jest zbyt wielka prędkość na dany zakręt. I to już było za późno. To już po prostu zapalił mi się ten error w głowie, gdzie wiedziałem, co mnie czeka, bo ani już nie szło zahamować, ani skręcić, już było za późno na wszystko. Więc potem kolejne sekundy też mogłem tylko jako bierny widz obserwować, co się dzieje. Podobnie jest w realnym świecie, podobnie jest w tej grze, że wiecie, wchodzicie ze zbyt wielką prędkością w zakręt, to już jest za późno, już nic z tym nie zrobicie. Na zakręcie nie zahamujecie, bo wpadniecie w poślizg i tak polecicie do przodu i tak, więc to już, to jest fajny taki realizm z tej perspektywy. Natomiast miałem mówić o tym, co mnie cieszy w dzisiejszych grach wyścigowych i rajdowych, czego nie było kiedyś, mianowicie ilość samochodów. Dawniej w grze było 5 samochodów, czasem 10, to już naprawdę jak było 10 aut, to gra uchodziła za bardzo rozbudowaną. Nie pamiętam, ile było w tym Colinie McRaely 2.0, ale więcej niż 10 na pewno nie było. I to był standard, to tak te gry latami wychodziły, mając właśnie takie zaplecze. Natomiast we współczesnych grach, no to jest po prostu Eldorado, ludziska. Nie licząc DLC-ków, no taka Forza Horizon, ile ona ma? Forza Horizon, dobrze mówię? Tak, Horizon. Ile ona ma samochodów? Ile? 300? 400? Nawet nie sposób się tym wszystkim nacieszyć, bo przechodzicie przez te pojazdy taką kawalkadą. W jednym wyścigu taki se odpalicie, w drugim taki. Potraficie przejść tytuł, 300 wyścigów rozegrać, każdy wyścig innym samochodem. Nie przywiązujecie się przez to do aut tak mocno. Dawniej to było prawdziwe święto w grze, jak odkryłeś nowy pojazd. Bo zazwyczaj to jeszcze było tak, że trzeba było odkryć. Odkryłeś, no to była radość, to była euforia. Znowu prędkość. To była radość, to była euforia, bo ci się udało odkryć, bo teraz jest coś nowego i kolejne 20 wyścigów będziesz już jeździł za sterami nowej fury. No teraz jest inaczej, teraz jest więcej samochodów niż wyścigów, więc... Ale to jest fajne, to jak najbardziej propsuje, to jest super, bo właśnie różnorodność jest dobra i to jest ekstra w grach, że dzisiaj jest tak potwornie dużo tego wszystkiego, chociaż to ma też swój efekt uboczny, mianowicie gracze nierzadko nawet nie mają okazji przejechać się każdym pojazdem w grze, bo jest ich tyle. Ja na przykład skończyłem Forza Horizon 3, skończyłem Forza Horizon 4, myślę, że nie przejechałem się nawet połową tych maszyn, bo można spokojnie grę ukończyć i no połowy nie doświadczyć, no bo nie ma kiedy, nie? Przerypane. Ale to akurat jest bardzo fajne w dzisiejszych grach i to mi się podoba. Dobra, hamuję, nie chcę. O, dobrze, że hamowałem. To i tak była zbyt wielka prędkość, ale dobrze, że hamowałem. Bo fizycznie, no... Nie można się tu za mocno rozpędzać. Na tym deszczu naprawdę nawierzchnia jest bardzo mokra, więc... Wiecie, o co chodzi. Strata 14 sekund do pole position. No nie do odbudowania absolutnie. Ale postaram się jechać najlepiej, jak to tylko możliwe, żeby chociaż te 14 sekund zmniejszyć przed końcem wyścigu. Otwiera płaską środkiem przez hopę, lewo 80, prawy 5. Tak jest. Ty to się nagadasz, Stefan. Cały czas tylko pierdaczysz o tych zakrętach. Nieważne. Cizas.
Nie jest łatwo, to jest walka o przetrwanie. 6 prawy powoli 40, środkiem przez szczyt do 3 prawy zacisk. Damy radę, 3 prawy zacisk, halo hej. Jesteśmy blisko mety. Do 3 lewy. O! Do 3 prawy przez szczyt do 4 lewy otwiera 50. Kurde, reklamy w dupę jej mać. No to już zwiększyłem te 14 sekund, na pewno nie zmniejszyłem niestety. Ale dobra, liczy się dojazd do mety. Das ich de priorytete. Ale ulewa. No tak, osę w końcu włączyłem, co się dziwić. Jupi! Jupi ajaj, man. What the hell? Bez drzwi dojechałem, ale dojechałem, słuchajcie, to jest heroizm. Ja jestem dobry. Nie, tam jest meta? Nie, czy już... Nie, dobrze, tam była meta. Cały czas się dziwię, bo wiecie, ja jestem przyzwyczajony, że meta jest obudowana taką właśnie ramką, a tutaj w tej grze nie zawsze tak jest. Etap ukończony, no zaraz zobaczymy. Nie, no ledwo co drasnąłem ten samochód, całe szczęście jest w dobrym stanie technicznym, mógłby jeszcze spokojnie 20 lat pojeździć. 10. miejsce, Gniewomir Kaszanka. No nie jest tak źle, biorąc pod uwagę to, jak mi szło w tym wyścigu. Straty... Miałem... Zaraz, ja miałem ile czasu? 11.41. No, strata była duża. No ale to miałem też sporo wypadków, więc nie ma co się dziwić. W 100% zapracowałem na to, co mnie spotkało. Ale dojechałem, znowu jestem z siebie dumny. Bez bagażnika, bez drzwi. O proszę, ledwo co draśnięty. To spokojnie, ludziska. Mógłby na wystawę jechać do salonu. Nikt by się nie zorientował, że coś jest nie tak. Dobrze jest. Dobra, wskakujemy na kolejną klasę pojazdu, mówię wam. Powiem wam szczerze, no, wciągnąłem się w tą grę. No szkoda, że nie zna klawiaturę, bo naprawdę się w nią wciągnąłem. Co by teraz? Może Włochy. Owłosionych Włoch jeszcze nie było do tej pory, więc coś owłosionego teraz wybierzemy. Zmieniamy klasę pojazdów. Na jaką? No myślę, że jeszcze przed końcem serii wam pokażę te najmocniejsze. To będzie jawna hekatomba. Tutaj mamy Astona Martina, mamy Porsche, mamy Chevroleta. Niewykonalne. To po prostu myślę, że nawet do... nie mam szans tam dojechać do mety. Co tu jeszcze mamy? Skodę, Citroena, Volkswagena, Peugeota, Forda, Subaru, Mitsubishi, Lancerek, proszę bardzo, Lancia, Opel, Audi, o! No, Sport Quattro, wiadomo. Co to jest? MG, Datsun, Renault, Fiat, Abarth, rzecz jasna. Bo cóż by innego. Dobra, teraz wskakujemy na H2. Zobaczymy, tam mamy Volkswagena Golfa. I mam takiego jednego widza kanału, który strasznie się z tego ucieszy, bo jest ogromnym fanatykiem Golfów, tych starych. Więc z pewnością doceni to, że mu pokażę taki właśnie wózek. O kurde, widzę, że to będą diablo wymagające trasy we Włoszech. Dzień bezchmurnie, myślę, że tak. Myślę, że dobrze by było. Dzień bezchmurnie sobie włączymy. Chociaż jeszcze przed końcem serii raz sobie nocą pojedziemy. Potwierdź, proszę bardzo. Potwierdź. Rozpocznij. To bym prosił, tylko że ja bym prosił inne barwy, jakieś takie ciekawsze. O, żółty, ale fajny, lubię żółty. Będzie fajnie. Będzie pan zadowolony. Chociaż kurde, wiecie co, żółty to już takie ala żółte miałem. Natomiast tutaj jeszcze są takie, to jest ciekawy kolor. Wybierzemy sobie taki, to jest seledyn, o ile się nie mylę. Facetem jestem, ale problemów z rozpoznawaniem kolorów wbrew pozorom nie mam. Chociaż też nie wszystkie nazwy czasem mi się majtają, nie? Okej, jest to długa trasa, więc ciężko będzie dojechać w ogóle, ujrzeć metę. Dziabne herbatki, wasze zdrowie. I to robię z pełną odpowiedzialnością owego czynu, bo już mi się chce siku. Natomiast mówiłem wam o tym, że w tej grze strasznie mi się podoba ten tryb kariery. Nie bez powodu, dlatego że to jest, wiecie, tam bardzo powoli przechodzi się przez rozwój. Skoro każdy sezon musicie danym pojazdem przejechać, potem macie konsekwencje minionych wyścigów, tego, że na przykład gdzieś wam tam ośka pierdyknęła, to do kolejnego wyścigu przechodzicie z pierdykniętą ośką, chyba że ją naprawicie, i tak dalej, idzie się przywiązać do samochodu, więc negujemy właśnie to, co jest we współczesnych Forzach Horizon, nie? Że każdy wyścig inną furą, w ogóle się nie czuje do nich przywiązany. Tutaj wymyślili jakieś remedium, więc to jest fajne. Inna kwestia, że najbardziej w grach graczy, myślę, rajcuje gonienie króliczka. To jest to słynny taki... O kurde, będzie widowiskowo, już widzę, że piękne pejzaże. To jest ten słynny syndrom, że tak naprawdę się człowiekowi wydaje, że najbardziej chce złapać króliczka, ale jest w błędzie, bo on najbardziej chce gonić króliczka, nie złapać.
I właśnie sam pościg za króliczkiem jest najbardziej fascynujący. Okej, niby druga klasa pojazdów, ale widzę wielką różnicę. Te wozy są dużo szybsze. Dużo. Murek? Murek. No to dziękuję. No dobra. No taki se murek był, no co zrobić, no. Skupmy się na jeździe, grzechu. God damn it. 1. Pierdunt! Wow. No frajda jest, nie mogę zaprzeczyć. Ło, ja cię panie, o kurde ty. Ło. Dobrze jest, no satysfakcja jest naprawdę, ale to... Powiem szczerze, no niełatwo. Widzę, trasa asfaltowa, mogłem sobie wziąć inne opony, bo oni zawsze chyba dają predefiniowane te opony, wiecie, średnie, nie? Ani twarde, ani miękkie. Jazda miastem trudna być. Nawet nic nie mówię, bo jestem tak skupiony na jeździe. Tutaj już jest zupełnie inna prędkość jazdy, więc jest ciężej. Cicho, tego nie było, to się wytnie. Już nie mam szyby, god damn it. Czy ja kiedykolwiek z całą szybą dojadę? Skrzywiłem ramę drzwiową. Chryste panie, czemu? Królowo nieanielska, dlaczego mnie to spotyka? Ale cieszę się, że pomimo tego faktu, że gra się na klawiaturę nie nadaje, to chociaż wam ją pokazałem, bo też sobie przetestowałem, jak wyglądają współczesne gry rajdowe, jak wygląda właśnie ten tytuł. O, drona minąłem. O, ty w życiu, zbyt wielka prędkość. I też się przekonałem, że ma to ogromny potencjał, to znaczy, no cały czas, tak samo jak w Delcie Trójce, sprawia mi to ogromną frajdę. Więc potencjał naprawdę jest spory. To zdecydowanie jestem w stanie potwierdzić. 6-4 zacisk do 6-4, 6 prawy! Ło! Na asfalcie jeszcze problem taki, że przy zakrętach, no wiecie, jak hamujecie samochodem na zakręcie, blokują wam się koła, jedziecie na wprost. Więc dlatego hamować na zakrętach raczej się nie da w realnym świecie. Ta gra idealnie to odzwierciedla. Dobra. Lider klasy jest zaraz za mną, chociaż powiedziałbym, że w miarę bezproblemowo jechałem. To znaczy, no specjalnie wielu błędów tutaj nie popełniłem, ale i tak lidera mam zaraz za swoimi plecami. Czuję jego oddech na swoich skroniach. Nie! Ło! Dobrze jest, mamy to. I to powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o to słynne gonienie króliczka, to się tyczy wszystkich gier, to nie tylko gier rajdowych czy wyścigowych. Mogę to podać nawet na przykładzie dawnych strzelanek i współczesnych strzelanek. Jak wielką innowacją dla mnie był ten moment, kiedy na rynki ogólnoświatowe wyszedł Dead Space. Dlaczego? Dlatego, że tam dało się rozwijać ekwipunek, dało się zyskiwać coś z czasem. Nie była to głupia strzelanka, tak jak w dawnych czasach Quake czy Doom, że był kill room, a ty po prostu sobie przechodziłeś przez kolejne kill roomy. Cały czas gameplay był taki sam. W Dead Space po raz pierwszy poczułem, znaczy dobra, po raz pierwszy to bym skłamał, ale tam po raz pierwszy był tak rozbudowany ten system rozwoju postaci, że nie dość, że mieliście system rozwoju poprzez te słynne węzły mocy, czyli taka jakby inwestycja w rozwój pośredni, jak i jeszcze była inwestycja w rozwój bezpośredni, czyli zakup i unowocześnianie skafandra w sklepach, broni i tak dalej, i tak dalej. To było super, to naprawdę mi się strasznie podobało i właśnie taki progres rozwoju, w tej grze też to można odczuć, że jest ten progres rozwoju, bo jeżeli sobie włączycie mistrzostwa i załóżmy w mistrzostwach podczas jednego sezonu rozegracie 10 wyścigów jednym pojazdem, to potem w momencie, kiedy przeskakujecie na kolejne mistrzostwa, na kolejną maszynę, no to jest potężny rozwój, nie? I to mi się podoba. Tym bardziej, że tutaj ten rozwój jest jeszcze właśnie tak mądrze zrealizowany, bo nie tylko da się inwestować w sposób bezpośredni w samochody, czyli wiecie, tuning silnika i tak dalej, jak i w sposób pośredni, bo możecie właśnie zakupywać sobie lepszego pilota, lepszą ekipę remontującą pojazdy i tak dalej, i tak dalej. To jest super pomysł, więc ogólnie sporo serducha jest w tą grę wpakowane i myślę, że gra jest ogólnie dobra. Natomiast jeżeli chodzi... Kurde, dobrze idzie. Aż sam się dziwię, ale dobrze idzie. Jeżeli chodzi ludziska o... Byłem święcie przekonany, że jak wskoczę na wyższą klasę samochodów, to się wyłożę. A co ciekawe, tak nie jest. Chociaż no jednak te wypadki mam od czasu do czasu, ale... Patrzcie, jak odbiłem się od lidera stawki.
Nieźle idzie, słuchajcie. Nie chcę zapeszyć, ale... Naprawdę. Chociaż, kurde, tak jak mówiłem, ja się lepiej czuję za sterami tych maszyn z kamerą od środka. Jedyna gra w historii całego mojego życia, gdzie lepiej mi się jeździ z kamerą od środka niż z zewnątrz, naprawdę. To jest dziwne, ale tak jest, jako żywo. Dobra, no i kontynuując. Ten rozwój tutaj też jest. Dawniej w grach strasznie mi tego rozwoju brakowało na wielu płaszczyznach, w wielu tytułach growych. Na przykład brak rozwoju był w grach symulacyjnych, szeroko rozumianych symulacjach. Nieważne o jakiej byśmy nie mówili, oto pojechałem na grzyby. Kurde, krzaki, krzaki! Ej, barierka! O, dobrze, cofnęło mnie, to w sumie nieźle. Zobaczcie na przykład taki SnowRunner, nie? Spin Tires, pierwszy Mad Runner, nie miał w ogóle żadnej ekonomii. Po prostu jeździłeś tam, no i cały czas nowe pojazdy, ale nie musiałeś niczego unowocześniać, ulepszać, zakupywać, to było z dupy. Na SnowRunner już to ma. SnowRunner już ma 100% ekonomię, możecie sobie kupować lepsze maszyny, odkrywać coraz to lepsze... Kurde, no co jest ze mną, no? A tak fajnie szło. Wracaj na trasy, ciumbaryło. Dobra, lider stawki cały czas za mną, więc nieźle. Ale widzicie, jeździłem z kamerą od środka, miałem mniej wypadków niż z kamerą z zewnątrz. To jest jednak prawda, coś jest nie tak. Może jak widzę z zewnątrz, widzę dłuższą perspektywę trasy, to w tym momencie odważniej jadę i przez to potem na zakrętach się wykładam, nie wiem. Jest to możliwe. Wszystko jest możliwe. Illuminati też są możliwi. Gniewomirzem, wierzę w ciebie, dasz radę. Dobra, skupiam się już 100% na jeździe, bo naprawdę dałem dupy. 6 prawy przez szczyt, 100. 6 prawy przez szczyt, 6 lewy, 100. Długi szczyt, 80. Dobra. 5 prawy, bardzo długi, 50. Wow, ale prędkość. Trochę się boję. Powiem szczerze, takie prędkości to nie dla mnie. Nie w takiej grze. Co prawda lider cały czas na plecach, ale chyba będę pierwszy. No kurde, nie znałem swojego męstwa. Wyścig oczywiście nieudolny jak wszystkie moje, ale jest kompletnie nieistotne. Ważne, że pierwsze miejsce chyba. Tak, Gniewomir Kaszanka, pole position, proszę bardzo. Nie znałem swojego męstwa bardzo mocno. Oj, jak cudnie. Fajnie, fajnie, że się udało. Znowu fura ledwo co draśnięta, nie widać żadnych defektów. Tam może delikatnie go wniotłem w jednym miejscu, ale... Naprawdę prima sort, dobrze idzie. Jeszcze jeden wyścig w tym materiale, jakiś taki krótki sobie ugram. Kolejne odblokowane osiągnięcia. Proszę. Funfelnówka prosto z magazynu. Mucha nie siada. Zobaczcie jak mi w ogóle wgniotło oponę, nie? Że taka krzywa była. Spójrzcie, ciekawe też, fajne. Dobra, jeszcze jakąś króciutką trasę bym chciał. Na zakończenie materiału, taką naprawdę króciuteńką. Co by tu odpalić? Gdzie jeszcze nie jeździłem? Co to jest? Nowa Zelandia. Na Nowej Zelandii na pewno nie jeździłem. H1. A może być H1, czemu nie? Nie, przepraszam, H2. Kurde, jeszcze jest taki. W H2. Zobaczmy co tutaj będzie. Napęd tylny H2. Tylnym jeszcze nie jeździłem. Trasa, jakąś krótką. Chyba ta taka na krótką wygląda. Zresztą mam wskaźnik odległości. 7 kilosów, 8, 7, 4. O proszę, bardzo krótka trasa. No to pojedziemy tą na 4. W sumie to 5, nie 4. Tą pojedziemy. Pojedziemy tym razem po zmroku. Znowu się z tym zmierzę. Już kiedyś to zrobiłem, dobrze to nie wyszło. Teraz jeszcze raz się zmierzymy z ową siedmiogłową hydrą lernejską, z tym mieczem damoklejskim, rozpętamy ów węzeł gordyjski. Posprzątamy stajnię Augiasza, mogę tak jeszcze długo. Zatem potwierdzimy, potwierdź, 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 potwierdź. Teraz tak, jakie mam tutaj fury? Ford Escort, no klasyka gatunku, Renault, kojarzę tą Renówę, jeździłem nią nie raz. Abarth Rally, Kadett. O kurde, Oplem Kadetem chce się przejechać jak nic. Powiem wam szczerze, jakie mam barwy. Barwy szczęścia. Moją barwą szczęścia tym razem będzie żółciutki, elegancki. I tak tego nie zobaczę, bo będzie noc, ale... Ale... I spróbujmy się nocą w kategorii H2. To może być przerypane, naprawdę. Zobaczymy. Może tak, może nie. A może akurat wyjdzie? Trudno powiedzieć.
wszystko jest możliwe. Ale powiem wam szczerze, jak sobie tak to wszystko poprzestawiałem na ten najłatwiejszy poziom trudności, to nawet jakoś daje radę. To znaczy, da się w to grać nawet na klawiaturze. Nie jest tak, że jest to ewidentnie niegrywalne, tylko po prostu jest to bardzo trudno. To tak samo jak grałem w tego, w Dark Soulsa na klawiaturze. No, dało się i przeszedłem, tylko że było bardzo trudno. Podobnie jest tutaj. Dobra, jedziemy. Fura piękna, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Ma taki klasyczny, wyciągnięty tył pony cara, prawda? Czyli Forda Mustanga. Fajnie, fajnie. Żółciutki, ładny. O, jakie jajeczko takie. Moja jajecznicka, jak mi się podoba. Na początek wyścigu. O kurde, jeszcze burza? O, to nie, to w takim razie kamera z zewnątrz. A ja włączyłem deszcz? Chryste panie, to będzie... To będzie Mordor w takim razie. Nawet nie wiedziałem, że ja deszcz włączyłem, nawet nie wiem kiedy. No dobra, no cóż. Nikt nie mówił, że będzie lekko, nie? Skupiam się stuprocentowo na jeździe, na razie. Wybaczcie, ale się nie odzywam, bo... O kurde. Ale ślisko, ja pieprzę. A to jeszcze tylna napędówka. Więc wiecie, co się dzieje na zakrętach. Możecie sobie uzmysłowić, co się tutaj dzieje teraz. Jest, no nie, dobra ludziska. Nie, nie, nie. Czekajcie, ja bym to trochę inaczej ustawił. Ten deszcz to jest delikatna przesada jak dla mnie. Nie na klawiaturę, nie, nie, nie. Zrobimy tak, ustawimy jeszcze raz tą mapę. Nowa Zelandia. To było H2, tył, napęd, potwierdź, trasa. Była która? Trasa była ta. Bezchmurnie miałem włączone, o co chodzi? A nie, czekajcie, może nie. Silny deszcz to był, dobra, no to się wkopałem. Ja chcę bezchmurne noc. To chcę, dobra, moja wina, mea culpa. W takim razie źle ustawiłem wtedy. Zobaczymy jak będzie teraz. I co to miałem? To miałem, kadet. No to jedziemy. O! Pomimo tego, że to nie jest gra na klawiaturę i jest bardzo ciężko, to powiem wam szczerze, na cały czas mam banan od ucha do ucha. Więc potencjał jest niesłychany. Nawet tego typu potencjał, że już powoli przestaję żałować, że tą grę kupiłem. Bo wiecie, myślałem, że jest to kasa typowo wyrzucona w błoto, a jednak troszeczkę rozrywki z tego mam. Nie jest źle. Dawaj tym kadecinom, damy radę. A bo ty myślisz, panie pilot, że ja to wszystko spamiętałem. Chyba cię posrało. Dobra, spróbujemy się znowu z nocą. Kiedy gwiazdy migocą. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze. Kurde, kurde macie, jak jest. O szlak. No dobra, to są takie pierwsze koty zapłoty z tylną napędówką i widzę, że łatwe to nie jest w obyciu. To naprawdę trzeba walczyć na klawiaturze. To jest walka niesłychana. Nie tnij trzy lewy, dobra. Skoro tak mówisz, no bo... Jeden prawy zacisk, 50 przez szczyt. Cały czas staram się słuchać w tle pilota, bo to jest bardzo pomocne, co on mówi. Wbrew pozorom facet pełni ważną rolę tutaj. W tym gameplayu. Chciałem na ręcznym, nie do końca wyszło, zbyt mała prędkość. Już mnie wyprzedził lider klasy, chociaż nie miałem wypadku, więc grubo. Przypominam, gram na ekstremalnie łatwym poziomie trudności. No grubo. Chryste panie. Matko Bożo kochano. Jedź. Ciekaw jestem, które miejsce uzyskam. Nie ciąć, nie ciąć, mówił. Szeroko, długa, nie ciąć. 30. Trzy lewy, dobra, dobra. Otwiera 30 prawy, okej. Okay. Masz to jak w banku? You bet, you bet. Uch, taki zakręt mówisz? To gorzej. O! Dobra, dało radę. No zabawa przednia jest, no nie mogę powiedzieć. Łoty! Kurde, no nie. Szlak, szkoda, bo szło dobrze. No jedźesz, bambaryło zasrana. Trzy prawy. Szło dobrze, ale już jestem strasznie daleko za liderem stawki. Nie wiem, czy to jest bardziej kwestia tylnej napędówki, czy nocy. Prawdopodobnie jednego i drugiego.
Krótki zacisk przez szczyt, okej. Nie, to bardziej kwestia tylu napędówki. Naprawdę bardzo ciężko się jeździ. Uwierzcie mi na słowo. Nie na klawiaturę to jest. Raczej kierownica obligatoryjna, bym powiedział. Nowa Zelandia, wiadomo, jakoś potwornie się krajobrazem od Australii nie różni. Jeżeli chodzi o tą trasę, no bo z perspektywy autentycznej Nowej Zelandii to jednak się trochę różni. No, tym razem ja ten mostek widziałem z daleka, ja go widziałem z Kubańca, tylko że nie byłem się w stanie tutaj zmieścić, bo mnie zarzuciło. No trudno. Okej, okay, ostatni raz jadę nocą, bo to jest nie na moje nerwy. Dobra. Chodzi o to, żeby nie być ostatnim, może się uda, kto wie. Warto próbować. Szlak. No jedź, kurde no. Jezu, jak tym wozem zarzuca. Utrzymanie go na jezdni to jest po prostu walka z wiatrakami. To jest tak ekstremalnie trudne. Nawet na prostej drodze. To jest walka o każdy metr. Jezus. Nie mogę po prostu, nie? Ale do mety dojadę i to się liczy. Liczą się chęci, jak to mawiał towarzysz Hitler. Nie mówił tak? A może coś pomieszałem? Nie mówił tak, nieważne kto wygra, liczą się chęci. Chyba tak mówił. Ja sobie robię oczywiście. Ciśnij tym kadecinom. Zacisk 3. Zaciskam po ślady cały wyścig przecież. Nie tylko na tym zakręcie. Natomiast powiem wam szczerze, widzę ogromny dysonans pomiędzy Dirtem a tą grą, gdzie w Dircie samochody były bardzo lekkie i słuchały się dosyć dobrze, były wręcz czasami nadsterowne. Bardzo dobrze się słuchały właśnie klawiatury, o tyle w tej grze one są okropnie podsterowne. Są strasznie ciężkie, wręcz tak nawet sztucznie ciężkie, bym powiedział. Chyba nie grałem jeszcze w grę, gdzie auto byłoby tak ekstremalnie ciężkie i tak podsterowne. Ale to też ma swój urok. Słuchajcie, piąta pozycja nie jest fatalnie, o dziwo. Nie jest fatalnie, naprawdę. Dobra, pokaż, skażycie mnie niawoż to eta. Nie mogę przeskipować, no trudno. Wydaje mi się, że poszło. No. Poczekajmy na wyniki. No pewnie, że poszło nieźle. Fura nawet ma delikatnie tylko przestawioną ramę. A, czyli ostatecznie skończyłem na 9 pozycji, nie na 5. No dobra, i tak nie była to ostatnia, więc w sumie dało się gorzej. No i tak wam szczerze, ludziska, powiem, że właśnie liczy się w takich grach gonienie króliczka. Dlatego też bardzo się cieszę, że we współczesnych grach takich jak SnowRunner weszły właśnie te zakusy typowo ekonomiczne. To jest super i tak powinno być. Chociaż ja osobiście łaknąłbym jeszcze więcej. To znaczy życzyłbym sobie jednej potężnej mapy podzielonej na strefy klimatyczne, aby ją wykupywać i nabywać kolejne maszyny nadające się na konkretną strefę, aby kupować nieruchomości, torować sobie przejazdy do nowych sektorów. Na przykład nie odblokujesz doliny, jak nie oczyścisz do niej drogi. A aby to zrobić, musisz kupić wielkiego traka z niską naczepą, potężnego buldożera, który dopiero odsunie głazy z przejazdu na pobocze. Albo na przykład wybudujesz most, ale nie tak automatycznie, jak to było w SnowRunnerze, ale na przykład bezpośrednio będziesz w stanie budować ten most. Albo odśnieżyć pługiem przejazd do lodowej krainy. To było super, wiecie, troszeczkę jak w Simsach. Simsy, no, co cieszy w Simsach gracza, prawda? Dochodzenie do sukcesu. Jak już macie ogromną willę, wszystkie sprzęty, najlepszą pracę, to dalsza gra traci nieco sens. Dlatego dziwi mnie nieco właśnie ujęcie niektórych gier, które przed graczem potrafią stawiać ogół dobrobytu już na start. Tak jak to było, załóżmy, właśnie w tych pierwszych Spin Tiresach, gdzie wrzucali was do gry i już mieliście odblokowane wszystkie traki na początku gry, tylko musieliście je znaleźć na mapie. No, mnie się to osobiście nie podobało. Zawsze ekonomia daje... No, wychodzi na plus tytułom growym, więc cieszę się, że tutaj właśnie takie mistrzostwa da się odpalić.
to akurat jest to, zawody. I tutaj właśnie odpalacie to, wybieracie sobie team, wybieracie sobie pojazd, zarabiacie kredyty, naprawiacie furę, kupujecie lepsze sprzęty, zakupujecie... Nawet wam to mogę pokazać, zobaczcie. Macie garaż, macie personel. Możesz o, proszę. Szkolić członków swojej ekipy albo zatrudniać nowych. Możecie sobie poprawiać mechaników. No super, fajne. Chociaż też mnie trochę dziwi, czym się różni lepszy pilot od gorszego. Przecież i tak podają komendy w taki sam sposób, więc to akurat mnie dziwi, czym to się może różnić. Ale ogólnie pomysł bardzo fajny. Natomiast tak jak mówię, nie nadaje się na YouTube, bo jest bardzo monotonny, bo jedną furą potraficie 10 wyścigów przejechać. No ale dobra, nieważne. Na razie ode mnie to tyle. Odcinek już dosyć długi, więc będę go kończył. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Hej ludziska, cześć! Myślę, że spokojnie na luźnego Wacława co najmniej jeszcze jeden odcinek z tej gry sobie na YouTube'a wrzucimy. Trzymta się!